Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West. Słuchajcie, no miałem dzisiaj robić ten kocioł, ale tak sobie stwierdziłem, aktywuję sobie tą misję i zobaczymy ten kocioł. Słuchajcie, kocioł Kappa jest na poziom 40. Ja mam poziom 28, więc ja w tym kotle sobie raczej nie poradzę. Więc na chwilę obecną odpuszczę ten kocioł, a zrobimy sobie dzisiaj główną misję. I ta główna misja mnie prowadzi aż tutaj, więc jakieś najbliższe ognisko mamy tu. Więc sobie dzisiaj tutaj polecimy, śmigniemy i zrobimy tą misję główną, albo przynajmniej ją zaczniemy. Mam nadzieję, że będzie to do ogarnięcia. Bo mówię, 40 level kotła, nie mamy szans. Co prawda, tutaj jeszcze można by powalczyć na tej arenie, bo tutaj podobno chłop ma jakiś fajny miecz. Miecz? Łuk. Miecz. Łuk. Żołnierz Tenaktów. To jest ten typ. Spróbujmy. Może mi się uda. Co się tutaj dzieje? Trening walki wręcz. Walka na dystans sprawdza się w boju z maszynami, ale z żołnierzem zazwyczaj walczysz twarzą w twarz. Jestem Tenalo, kieruję areną ćwiczebną w Cierniowym Bagnie. Pewnie zauważyłaś, że na arenie pełno jest czerwonego mułu. Nie cierpię w nim trenować, ale chyba nie mamy wyboru. Możesz u nas trenować. Na arenie dozwolone są włócznia i łuk ćwiczebny. Reszta zostanie ze mną. Ale jeżeli chcesz się naprawdę sprawdzić, proponuję wyzwania. Ukończ wszystkie, a będziesz mogła stawić czoła mnie. Aha, okej. A kiedy cię pokonam? Dam ci znak na dowód, że ukończyłaś tę arenę. Gdy zdobędziesz też znaki od mistrzów w palącej włóczni i bastionie, będziesz mogła wyzwać wytrwałą. Kogo? Wytrwała. Legenda wśród wszystkich klanów, trenerka czempionów i mistrzyni mistrzów. Ci, co wykażą się na arenach, mogą trenować z wytrwałą. Cudzoziemcy także? Nie jesteś zwykłą cudzoziemką. To jak będzie? Jeśli zechcesz ćwiczyć na arenie lub podjąć wyzwanie, daj mi znać. Okej, okay, arena ćwiczebna umożliwia przystosowanie umiejętności walki na krótki dystans z innymi ludźmi. Ukończ wszystkie wyzwania z innymi wojownikami, ostatecznie stawić czoła mistrzowi areny. No ale nie możesz też ćwiczyć swojej umiejętności walki w zwarciu i tak dalej, okej. Okay. Samouczki, wyzwania, ćwiczenia. A, dobra. No to w sumie nie, to dzisiaj tego... Ale czemu w ogóle tego potrzebujemy? Dzisiaj tego robić jednak nie będziemy. Bo to jest trochę roboty, a to nie jest tak hopsiu, że sobie, wiecie, bo ja myślałem, że to będzie tak na zasadzie, wiecie, pokonamy sobie jednego gościa i dostaniemy super łuk, a to jednak tak nie jest. Nasz wódz, zapięcia ci życie. Cudzoziemko. Moja siła. Cudzoziemko. Honor i siła. Tak dochodził w kółko. Regala odbuduj dzień, będzie zwycięski. Dobra. Czempionko. Gdzie jest mój pojazd? Dawaj, znajdź Alwę. Gdzie daleko mamy? No kurwa. Zobaczymy. Też dzisiaj jest, wiecie, dzisiaj jest dzień wolny taki. Pewnie duża część osób jednak będzie poza komputerami. Więc nie wiem, czy to jest sens dzisiaj nagrywać jakiś mega długi odcinek. Po to przecież wolne. Trzeba dzisiaj na jakieś jedzonko się dobre wybrać. Święto w końcu.
Ale zobaczymy, zobaczymy co z tą Albą tutaj. Dobrze, czas przypomnieć wodę i troszkę lądowania. Oraz Albę. Woda i posturnek Queen. Dziwne. W takim razie nic mnie nie powstrzyma przed zabraniem łodzi. Co to tam łazi? Zeskalujesz to w końcu? Pierdziele. Zobacz. Używając kwasu spędzę tu cały dzień. Okej, podatność na zamrożenia i czyści wodę. Kurde, pocisnąłbym go. Zobaczmy, czy tu coś mamy. Nic tu nie ma. A, mogę od razu użyć łodzi. Kurde, wiecie co, to może jednak dzisiaj go ścisnę tutaj tego, nie? Zobaczymy, czy się uda w ogóle. Cały ten metal jest teraz kruchy. A, on ma plazmę. Tak ładuje dziwnie. Kurde. Który on w ogóle jest level? Kurde, przypolił. No i może być ciężko. Powiedział jak Godzilla. Dawaj. Tam mogę. To sobie mało daje. O kurde. Ej. Małe obrażenie mu zadaje.
podejdź, podejdź. Co to, czyści woda mu nie... nic nie zrobiła? No w sumie chyba większy level niż ten, niż ja mam, ale... spróbuję go ścisnąć. Może jakieś fajne rzeczy da. Dawaj. Fucken. Zmrozimy. Pięknie, zmrożonet. Wstawaj, wstawaj. Dobra, kolejne ammo. Padła padaka jedna. Hehe. Który to miał w ogóle, jaki to miał level? To co to z tym, aha, ale to w sumie nie widać teraz leveli, tak? Nie widać? Widać? Nie widać? Poziom 27, no to w sumie muszlok łap. Tak w sumie na styk, a ten? Tak, to jest to. Poziom 45? I ja mu dałem radę? O kurwa. Aha, dominacja kapa. Czyli ten właśnie ten... O. W sumie to ten właśnie... kocioł. Ej, to może jednak w ten kotle dałbym sobie radę. Tylko pewnie zająć się to pewnie mogłyby się tam pojawić właśnie takie maszyny. Ewentualnie tak średnio. Ogólnikowo tutaj, w tym rejonie, mimo że mam misję tutaj w tym rejonie na 28 level, tak naprawdę sporo tutaj jest takich maszyn, które no, są na wyższy level. Ej, patrzcie, tam jest Golden Gate. Wow. Ty, co to było? Coś łazi. Mewy, w ogóle jesteś w pobliżu. A tu jest siedlisko rzeźnik kolców. O kurwa. Szkoda, że nie tych właśnie co ja potrzebuję. Jest jakaś krabo, coś z krabami. A, tak jakieś malutkie jest.
Ale takie żyją tylko. Ale ciekawe, czy mam to upolować? Mogę to upolować? Pewnie ślady zostają, spoko. A co on tam wyprawia? Pytanie, czy tu coś będzie, tak? Czy tu coś jest w ogóle takiego? Czekaj, właśnie. On się sypie. Kurde. Tu w ogóle nic nie ma w tym? No nie, lipa. W sumie mogę na tą łódkę wsiąść i skończy tam ten, jak dopłyniemy. W sumie, czemu by nie? No, płyń. Że już noc? Przecież to było blisko. Lądujemy gdzie indziej jeszcze. Trzeba będzie dotrzeć tam do odpowiedniego miejsca. Co się długo płynęło? To powinien być słońce tak naprawdę. Gdzie są Quen? Pewnie w lądowaniu. Muszę je znaleźć. Powinno być na północny wschód. Gdzie w ogóle... ale nas... Możemy byli tutaj, jesteśmy teraz tu, ładnie. Żyraf w lądowaniu jest. Przejrzę sobie tutaj, czy coś znajdę. Bieda. Żadnych skrzynek ani nic. Lipa. Marszczyny. Ile mam marszczynu? 130 sztuk. 137. Dobra, okej. Okay. Marszczyn, którego nie da się zebrać. Okej, spoko. O, są tu jagódki, dobra. Shit.
to dwóch. Świetnie. Cóż za niefart. Dziwnie umirał. Ci to bardziej uciekają. Albo i nie. Jak szarżował. Akurat posypało sporo. Zachowam to na później. Pięknie. To w ogóle gdzieś tam była mowa, że nie mam jakiegoś zwoju założonego, ale to jak już będę ogarniał sobie... Już będę sobie ogarniał ulepszenia, to sobie tam te zwoje też ogarnę. Dobra. Ta, tu się da wejść. Wielkie nic. Myślałem, że będzie można wejść i coś tam obczaić. O, jagódki. Dobra, jagódki sobie wezmę. Co to czerwonego tam leży? Kolejny żyraf. Co tam żyrafa? No sobie może tego żyrafa też by warto było zrobić. A co to jest to czerwone? O! Pytanie, czy to coś wezwie? Jakaś flara, czy... Nie wiem, pytanie, czy tego żyrafa warto robić teraz, czy ja go w ogóle będę mógł zrobić. Nie, bo to jest... Idź do żyrafa, zobaczmy misję żyraf. Poziom 30, nie bardzo. Dobra, to lecimy z tym. Chociaż tego 30 poziomu dużo nie brakuje, więc no. O, ale dostał. Co to w ogóle jest? Pekari, myślałem, że to dzik. Co to za ustrojstwo duże? Ale tu widzę... Jest... ognisko. I to są ruiny San Francisco. Całe miasto walących się wież. A tam gdzieś pogrzebane są teby. Mam nadzieję, że Alva i Gwen pomogą mi je znaleźć. No nieźle, nieźle. O nie, norniki znowu.
jeszcze będzie się przedzierać przez te. Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie tutaj zakończymy. Jesteśmy cały czas w trasie do przodu. Więc jest... A nie, to czerwona czujka, a nie Nornik. Odporność na prądy, odporność na ogień i plazmę. Ciekawe. Dobra, więc słuchajcie, widzimy się w piątek, czyli jutro w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, hej hej.